Idę na jety w port McDonald. Widzę, że jety zostały odnowione. Ostatni raz, jak tutaj byłem kilka lat temu, to były jeszcze zupełnie inne jety, stare. W tej chwili poszerzone i zupełnie odnowione. Nie wiem, nie widzę nikogo przed sobą. Chyba nikt tutaj dzisiaj na razie nie łowi. Nie są to długie jety i woda też tutaj nie jest za głęboka. Dosyć niska woda. W Australii wszędzie na jetach są takie tablice. Podane są wymiary dopuszczalne ryb i ile sztuk można wziąć ze sobą. Jest również na dole miarka, żeby złowioną rybę można było zmierzyć. Praktycznie tak jest wszędzie, na każdych jetach. Idę na sam koniec jetów, tam będzie najgłębiej. Tutaj sobie ustawię wędki i będę siedział. A widać, jak płytko tutaj jest. Nie wiem, czy można sfilmować, ale widać dokładnie dno. Jest dużo zielska na dnie, widać. Zarośnięte. Ok, zobaczymy, jak to będzie. Ta flotylla kutrów, która tutaj stoi na wodzie, są to kutry do połowu crayfishy, czyli do połowu lobsterów, które tutaj na tym terenie występują w dużych ilościach. Oczywiście lobstery te najczęściej są sprzedawane, idą na eksport do krajów azjatyckich. Jedynie tylko na święta można dostać, ewentualnie u nas na święta Bożego Narodzenia lub na Wielkanoc można dostać u nas w sklepach. Są bardzo drogie. Jeden taki lobster średniej wielkości może kosztować nawet około 100 dolarów. Będę łowił na kawałki prąsów, czyli krewetek. Jedną wędkę zarzucę i niech sobie tak stoi, a właściwie leży tutaj oparta, a drugą będę kontrolował, będę trzymał w ręku, tak żeby wyczuć każde najbliższe, najmniejsze branie. Zobaczę, jak to będzie. Jeżeli nie będę mógł pilnować dwóch wędek jednocześnie, więc będę korzystał tylko z jednej wędki, a drugą odłożę na bok i nie będę jej wykorzystywał w ogóle. Siedzę już ponad godzinę
i jak na razie martwa woda. Najmniejszego ruchu, nic nawet nie zgubnie przynęty. Tak jak założyłem krewetki na haczyki, tak ciągle są. Nawet drobnica nie obgryza. Także wygląda na to, że ryb nie będzie dzisiaj tutaj. Ale posiedzę jakiś czas, do wieczora prawdopodobnie. Wieczorem będę chciał spróbować jeszcze tutaj na squidy, inaczej na kalmary, bo widzę, że są ślady. Ktoś tutaj łowił kalmary, są czarne plamy na deskach, więc na pewno jakieś kalmary były łowione. Nie wiadomo w jakim czasie, może ileś miesięcy temu i ślady pozostały. Ale pobędę tutaj do wieczora i spróbuję wieczorem, może uda mi się jakiegoś kalmara złowić. No i trafiła mi się pierwsza rybka. Australian salmon mały. Salmon tej wielkości nazywa się tutaj salmon trout. Także mam pierwszą rybkę. Troszeczkę za mała, żeby ją zabrać, ale sztuka jest, sztuka się liczy. Zmierzyłem tą rybkę, no i mieści się w normie. Rozmiar dla salmon trout jest 23 cm. Ta ryba ma 25 cm. Wolno mi wziąć 20 sztuk. Bardzo smaczna rybka, King George Whiting, ale chyba będzie poniżej wymiaru, zaraz sprawdzę. Powinien być 32 cm, ten ma na pewno mniej. No niestety ma tylko 26 cm, więc wraca z powrotem do wody. Szkoda, bo bardzo smaczna ryba, ale trochę za mała. Mam kolejnego salmon trout, też będzie wymiarowy, dokładnie tyle ile powinno mieć, ja myślę 23, może 24 cm. I jeszcze jeden salmon, a jednocześnie na drugim haczyku miałem dużą rybę, banjo fish, no ale niestety obawiałem się, że może zerwać żyłkę, no i chciałem jakoś go wydostać, ale mimo wszystko oczepiła się ryba przy wyciąganiu.
no prawdopodobnie bym jej nie wyciągnął, bo żyłka by pękła pod ciężarem. Banjo fish, nazwa stąd, że ryba przypomina instrument banjo i dlatego taka nazwa. To nie jest też zbyt dobra do jedzenia, niezbyt smaczna. Jak gdybym ją wyciągnął, to bym ją wypuścił. No ale niestety moja wędka była, moja żyłka jest za słaba, prawdopodobnie by zerwała się żyłka. No i haczyki bardzo małe, więc oczepił się, mimo wszystko oczepiła się ta ryba. Miała gdzieś, ja myślę, w granicach może 4 kilo, nie więcej, nie była aż tak duża. No i jest już kolejny salmon trout. Ciągle te same wymiary, nieduże, ale w normie. Już chyba czwarty. To już piąty salmon. Znowu jest King George Whiting. Trochę większy od poprzedniego, ale ciągle chyba będzie za mały. Zaraz go zmierzę. Zabrakło mu 4 cm do legalnego wymiaru. 28 cm, a powinien mieć 32 cm. Idę go wypuścić. Co za piękny duet. Whiting i salmon. Salmon trout. Together. W duecie. Whiting oczywiście znowu niewymiarowy. A salmon just right. Dokładnie na wymiar chyba. A może ciut powyżej wymiaru. Znowu mam duet,
tym razem whitingi. Jeden nawet spory, zaraz go zmierzę. No, jeden okazał się wymiarowy, a drugi troszeczkę za mały, więc wraca do wody. Tym razem mam pafę, pafafisz. Bardzo, bardzo trująca ryba. No, kilka osób umarło, nie wiedząc, że jest to ryba bardzo trująca. Po spożyciu nie było ratunku, po prostu zmarli. Tylko niektórzy Azjaci, prawdopodobnie Japończycy, wiedzą, jaką część tej ryby używać. W jaki sposób ją sprawić, żeby można było zjeść, ale to jest zawsze duże ryzyko. Wracaj, pafa z powrotem do wody. Tylko więcej już się nie czepię na mój haczyk, bo nie lubię tego. O, jakie zębiska ma. Dać mu palec, to by odcięła. Jak jakieś dłuta. Pafa fish. Po polsku ja bym przetłumaczył, że to jest ryba nadymka. Jak się nadyma, to wygląda jak balonik. Niektórzy ludzie używający, czy też praktykujący, nie wiem jak określić, uważają, że jeżeli poliże się taką rybę, taką pafę, to jest się przez jakiś czas na haju. No ja bym nikomu nie radził tego robić. Samym tego też nigdy nie zrobię. Zbliża się południe. W tej chwili jest szczyt przypływu. Woda się zatrzymała i ryby przestały brać. Tak przeważnie jest, jak ryby zaczynają brać gdzieś na 2 godziny przed najwyższą wodą, przed, jak zaczyna się przypływ. No i później z 2 godziny, jak woda już się cofa. A w momencie, gdy woda stanie, w tym czasie ryby praktycznie nie biorą. No czasami coś się może trafić, ale w tej chwili uspokoiło się, ryby przestały brać w ogóle. No ale zaczął się wiatr. Właściwie z rana było fajnie, a teraz już od chyba 2 godzin wieje dosyć porządnie.
No i mam kolejnego ładnego whitinga. Być może wymiarowy. Zaraz go zmierzę. No. Wymiar w sam raz. 33. Tak, że tą rybkę zabieramy ze sobą. No niestety kończę łowienie na dzisiaj. Jest godzina po pierwszej. Za duży wiatr. Przed chwilą przewrócił mi kamerę. Porywa mi co rusz krzesełko. I w ogóle jest bardzo nieprzyjemnie, więc zwijam wszystko i idę na brzeg do samochodu. Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę tym razem. Wróciłem na brzeg z jetów. Tutaj jest całkiem można wytrzymać. Nie ma takiego wiatru jak na jetach. Jest 22 stopnie. Nie jest tak źle. Nawiązując do tej nadymki, jak ją nazwałem, Pufferfish, przypomina mi się historia sprzed może 20-25 lat. Czytałem gdzieś w gazecie. Para turystów, młodych turystów, prawdopodobnie z Niemiec, wędrowała sobie tutaj po południowej Australii i zatrzymali się gdzieś nad oceanem. No i złowili kilka takich właśnie trujących rybek, tych nadymek. Nie wiedząc o tym, że są trujące, usmażyli sobie, no i zjedli na kolację. Oczywiście od razu się źle poczuli, ale ponieważ nie mieli kontaktu, byli dosyć daleko od jakiejśkolwiek miejscowości, myśleli, że im to przejdzie. No niestety jedna z tych osób nie doczekała rana, a druga osoba oczywiście znalazła się w szpitalu, ale niestety też umarła po trzech dniach. Otruła się tą właśnie rybą. Także to ku przestrodze, jeżeli ktoś by chciał taką rybę jeść, no wiadomo, w Polsce takich ryb chyba nie ma, ale tutaj w Australii, no to więc niech lepiej nie próbuje.
Piękna maszyna. Taką mieć. A nazwa tego czegoś? Boom. Boom Mustang made in Germany. Zrobiony w Niemczech. Cena nowego około 60 tysięcy dolarów.